będziesz Michał. Cześć Michał, z tej strony jedziemy właśnie do Dukli na SMAP. Później wam powiem, co to jest SMAP i gdzie jest Dukla, bo jak jechałem na Kalwarię, to ani razu wam nie powiedziałem, co to jest FSM i w ogóle gdzie jest Kalwaria, także zapraszam. Been alone and I feel a little empty, fell behind, never been no one that's trendy, stuck inside, why please somebody help me, spending time, I wish someone would tell me. Jest krzywo? Nie, chyba jest dobrze. Spędnią trochę. Koło ostrość trzeba złapać. Michał, co ty? Słuchajcie, drugi dzień SMAP-u. Ogólnie SMAP to są takie spotkania młodych w archidiecezji przemyskiej. Tak. Co roku się młodzież z całej właśnie tutaj archidiecezji zjeżdża. W tym roku jesteśmy w Dukli. Dukla jest koło Krosna, tak? Chyba. Nie wiem, znajdźcie sobie na mapach. No Dukla jest koło Dukli, nie? Dukla jest koło Jasionki. Ale nie tak. Koło tej Jasionki, tam gdzie lotnisko, tylko nie koło tej. Jasionki, tak, koło Dukli. Koło Jasionki, koło Dukli. Tej fajnej. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Dużo psów tam jest. Dużo psów? Dużo psów. Tak, psy są ważne. Ogólnie. Koty też są. OSP w Dukli w grudniu dostała nowy wóz strażacki, ale to nie jest ten. Chyba nie. To nie jest ten wóz strażacki. Ale jest ogólnie piękniejszy nawet. Ogólnie rok temu na SMAP-ie byliśmy w Radymnie i tam miałem nagrać swojego pierwszego vloga, ale kamera mi nie doszła. Tak, Arek mnie tutaj woła. No i ogólnie sporo jest tutaj osób. Sporo jest. Są jakieś konkurencyjne telewizje, jakieś TVP, ale. Ale też trzeba warto zaznaczyć, że SMAP odbywa się od 1994 roku. Wiecie, to jest Samba. Samba jest kuzynem najpopularniejszego człowieka w Radymnie, Kacpra Muszumańskiego. Kacper, pozdrawiamy cię. Samba, powiedz coś o sobie. Cześć, jestem Damian, mam 16 lat, szukam dziewczyny. Uwaga, szukam dziewczyny. Chętne piszą do Kochanowicza, do mnie, oczywiście. Do dobrze, no to tyle. I tyle. Widzicie tego gościa? To jest ten, co był na słupie na FSM-ie. Czuję się dumny z tego, że mogłem wyjść na ten słup w skarpetkach i klapkach jak prawdziwy Polak o 5 rano. Zaraz zagram Hey Now, ale to jeszcze nie. Aha. Musisz poczekać chwilę, jak chcesz usłyszeć Hey Now. Albo wrzucić 2 złote i wtedy automatycznie. To ja poczekam. Dobra, okej, okay, nie ma problemu. Powiedz wiersz! To jestem ja. Co mam teraz powiedzieć? 2 złote mi jesteście wszyscy winni, no, za Hey Now, którego nie zagrałem. Robimy zbiórkę 2 złote dla kolegi Dominika, żeby zagrał Hey Now. Dokładnie, ale 2 złote nie mniej. W klapkach jak prawdziwy Polak. Jak prawdziwy Polak. Nie, udawaniec. Na FSM-y następnym zagram Hey Now cały. Dobra, obiecuję. Dobra, ja ci trzymam za słowo. Dobra, siema, dzięki. Siema. Ja jak się nazywasz? Dzień dobry, nazywam się Mamila Pink. Mamila? Pink. Takie niespotykane imię chyba. Naprawdę wyjątkowe. Jestem dumna, że mogę się tak nazywać. Wszyscy do mnie mówią Mamila. W skrócie Mami, więc... A kto cię tak nazwał? Ksiądz Piotr? Ksiądz Piotr Obłaski, pełen łaski. O. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam księdza, kocham go. Pików. SMAP 2019, którzy od wczoraj gromadzą się tutaj w Dukli. Dukla jest przepiękna, dzisiaj słoneczna. Akurat moja młodzież nagrywa mnie w miejscu szczególnym, gdzie po wczorajszych zabiegach duchowych dzisiaj pragniemy pokrzepić nasze ciała. Bardzo piękną inicjatywą Szkoły Nowej Ewangelizacji jest namiot Abrahama, do którego pragnę po posileniu się tutaj wszystkich zaprosić, gdzie dokonuje się sakrament Bożej Miłości, sakrament Miłosierdzia. Zapraszam do tego, żebyśmy skorzystali z tego sakramentu i powrócili do swoich małych ojczyzn, do swoich miejscowości, parafii, napełnieni Bożym Duchem. Tego wszystkiego, tego wszystkim życzę. Szczęść Boże.
Ksiądz jest świetny. Jesteście chorzy. Olka, powiedz to jeszcze raz do kamery. No bo ja chciałam powiedzieć, że jestem chora. Tradycyjnie na każdym smapie. Dziękuję za uwagę. 20 minut. Kim jesteś? Jestem Adrian, mam 17 lat. Mieszkam w Grochowcu, koło Przemyśla. Należę do wspólnoty młodzieży franciszkańskiej na Kalwarii Płaskiej, wow, razem z obecnym tutaj Michałem. Wow, super. I co tam robisz? Ja się modlę, poznaję super ludzi, jeżdżę różne wyjazdy i ogólnie jest super. Aha, a tutaj jak się bawisz? Ja się bawię wybornie, jestem w super miejscowości, mamy super gospodarza, są super ludzie, ogólnie wszystko tu jest super! Jak się nazywa gospodyni twojego domu? Nie pamiętam. Aha, moja się nazywa Janina. Janina? Kurka. Lubię Janinę. Dobrze. Znałem kiedyś taką Janinę. Jaką? Trwało to 2 miesiące, później złamała mi serce. Nie no, żartuję. Cześć, jesteśmy na granicy polsko-słowackiej w okolicach Barwinka i będziemy się modlić w intencji Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier i całego świata. Gotowy? Czeka jeszcze nie. W tej przestrzeni ciszy jest ta strona. Dobra. Czekaj. Dobra. Witam was serdecznie, jestem Konrad. Jestem animatorem Ruchu Apostolstwa Młodzieży i prowadzę grupę numer 28 w Dukli, w Farze. I chcę powiedzieć, że tu jest super, rewelacyjnie. Widzę tu ogromną wspólnotę młodzieży, która tutaj jest. I czuję tą siłę naszą wspólną. I to, że jesteśmy jednością, że mimo granic, mimo barier, mimo wszystkiego, jesteśmy wszyscy razem i potrafimy się dogadać w każdym języku, niezależnie czy nawet czego rozumiemy, czy nie, zawsze się dogadujemy się ze sobą i dzięki temu jesteśmy świetnymi ludźmi i współpracujemy ze sobą, dlatego mówię wam, dajcie po prostu siłę nam wszystkim, módlcie się za nas i pamiętajcie o tym, aby za rok się tutaj pojawić, jeżeli was tutaj nie ma. Zapraszam. Dobrze. A ja mam i tak. Już ja pozdrawiam rodziców i mamę, tatę i moją siostrę. Pięknie. Słuchajcie, był przez chwilę koncert, nie ma go tu, najlepszy koncert, nie tylko w Dukli, ale w całej Polsce, więc chodźcie do vloga, dziewczyny. Jest super na słabie, polecamy. Najlepiej na świecie. Co robimy? Dzięki. Później, czekajcie, znajdziecie Michał Kochanowicz, sobie dajcie suba od razu. Nie ma problemu. Pozdrawiamy. Tam ogólnie teraz dają autografy. O, autografy i płyty sprzedają. Może podejdziemy do nich coś nagrać. Chodź bliżej, Samba, trochę.
Gratuluję, słuchaj. Dziękuję. Jestem Ola, bardzo mi miło. Zaczęłam działać na Instagramie. Michał Kochanowicz na YouTubie, jak coś. Ty, ale paraki było ten, jak on tam. No to, no to pytaj. To niech pan też tam stanie. Nie, 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 tutaj. Ale ej, panowie, jak się nazywa kanał? Michał Kochanowicz. A, tak, kochani, no to pozdrawiam was serdecznie, wszystkich widzów kanału Michał Kochanowicz, czyli on. A ja jestem Ola Maciejewska i śpiewam w zespole, nie ma go tu. Super. Dziękuję. Jeszcze hak, też się nikt nakręci, nie? Tak. Dopiero teraz zauważyłeś. Dobra, zaczynamy. Uważaj, ja tej główek. Krótkie show. O, jest tam chyba. Jest, ale ona mi rzuciła kwiatka. Wybierz kartę. Ja? Ty wybieraj, ty chciałeś, to masz. Daj, jak masz skelet. Herbatę marnujecie, no wiecie co? Trzymaj, pokaż kamerę. No wiecie co? Cześć, taka. Dobra. Cześć, bo sam nie wiem jaka. Jaka to była? Szóstka czy dziewiątka? O, cholera. Zepsuł tam troszkę. Ale ja też nie widzę. Zepsułeś wszystko. Nic nie widzę. Co? To się chyba też jedną? Moment, magia taruje. Magia, tak? Co jest? LOL. Co? Wyliczone karty, nie? To jest wszystko ustawione. Popisane było. LOL. Ej, ty dobry magik jesteś. To ja już też ci powiedziałem, jak to mówisz. Słuchajcie, jesteśmy w tym samym miejscu co wczoraj, jest trzeci dzień, czyli jest niedziela palmowa. Spotkałem właśnie fanki z Kalnikowa. No powiedzcie coś. Pozdrawiamy. I pozdrówcie Grochowce. Pozdrawiamy Grochowce. O, dobrze. Pozdrawiamy Paweł Ugin. Paweł Ugin. Michał. Tak. Miał. Co, Arek? Klerycy też podążają za tobą. O, o, to jeszcze z nimi nagramy vloga. Ja wam oddaję sprzęt. Ale to jest tak. Nagrywane? Co? Tak, nagrywa. Cześć. Się. Cześć. Witamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy youtubera. Michała. Michała. Coś? Dzięki. No, pięknie. No. No, tu jesteśmy, jak widać, piękną wspólnotą franciszkańską. No nie jesteśmy widać. Na spotkaniu młodych architektów z Przemyskiej i nakręca nas najlepszy youtuber. Tak, najlepszy. A pozdrawia go najlepsi ludzie. Jego najlepszy przyjaciel. Pozdrawiam księdza Marka. Pozdrawiamy księdza Marka. Serdeczne dzięki. Pozdrowienia dla księdza Marka Baciora. Tak. Ojciec. Cześć. Pozdrawiamy z niedzieli palmowej. Jesteśmy w centrum miasta Dukli i zaraz ruszamy w radości z młodzieżą. Tak. Po co? Dokąd idziemy i po co? Dokąd idziemy? Idziemy na stadion. Na stadion młodych w październiku. Do Warszawy. Na stadion, żeby tam... Nie, to nie ten stadion? W Jerozolimie dzisiaj idziemy z Panem Jezusem chwalić Go. Wjazd do Jerozolimy dzisiaj, tak? Tak. Chcemy Go chwalić, Hosanna. Potem Go niestety ukrzyżujemy, bo tacy czasem jesteśmy. A potem jest zmartwychwstanie. Więc jest nadzieja. Zapraszamy na franciszkańskie spotkanie młodych. W lipcu, ostatni tydzień. 21-27 lipca. Przyjeżdżajcie. Hasło? Hasło? Obecność. Obecność. Tak, będziemy sprawdzać obecność. Fajnie będzie, spoko. Dobra, dzięki.
Dobra, nagrywam. Wszystko co dobrze, się dobrze kończy i szybko. Także wracamy, ale nie smutni, tylko pełni radości w ogóle. I widzimy się za rok w Błażowej. Znaczy, może szybciej nagram jakiegoś vloga jeszcze. Ale tak, FSM i te sprawy. Także siema.